Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki temat, kolejny techniczny omawiający samochód, kolejny używany, aczkolwiek tych samochodów już zostało bardzo mało do omówienia. Dzisiaj będziemy omawiać Audi A3 trzeciej generacji, czyli oznaczone symbolem 8V, samochód zaprezentowany na Geneva Motor Show w 2012 roku, produkowany w Niemczech, w Chinach oraz na Węgrzech. Przedstawiciel segmentu C, oferowany jako 3 i 5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan, 2-drzwiowy kabriolet z kilkoma silnikami benzynowymi i diesla, skrzynia 5-6-biegowa manualna oraz 6-7-biegowy S-Tronic DSG, napęd na przednią oś lub quattro. Długość samochodu to w przypadku 3-drzwiowej wersji 423 cm, w przypadku 5-drzwiowej 431. Sedan jest jeszcze dłuższy, bo 446 cm. Szerokość to około 178 cm, wysokość to 142 do 3 cm. Pojemność bagażnika to od 365 litrów poprzez 380, aż w przypadku sedana 425 litrów. Samochód uzyskał w testach Euro NCAP 5 gwiazdek. Jest to konkurent takich Audi jak BMW serii 1, Mercedes A-klasy, Peugeot 308, Volkswagen Golf 7 generacji czy Skoda Octavia 3 generacji. Samochód w 2016 roku przeszedł facelifting, zmieniono pas przedni, zderzaki, reflektory, zmieniono wyposażenie wnętrza, dodano tak zwany Audi Virtual Cockpit, które nie było do tej pory oferowane. Samochód jest, można kupić w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Ambition, Attraction, Ambient czy S-Line. I to by było na tyle odnośnie takich danych technicznych. Może teraz co nieco o silnikach. Samochód był oferowany z kilkoma silnikami benzynowymi. Najmniejszy 1.0 TSI, znany, omówiony wcześniej, trzycylindrowa wersja 115-konna. Kolejny silnik to 1.2 TSI, 105 koni. Kolejny to 1.4 TSI o mocy od 122 do 140 koni. 1.8 TFSI 180 koni, 2.0 TFSI 220 koni oraz 190. W wersji S3 sportowej 2.0 TFSI 300 koni oraz 5-cylindrowy 2.5 TFSI 367 koni. W przypadku silników wysokoprężnych były to silniki znane, także omówione przeze mnie 1.6 TDI 105 koni oraz 2.0 TDI o mocy od 150 do 184 koni mechanicznych. No i właściwie to by było na tyle odnośnie takich podstawowych danych technicznych. Teraz co nieco może o samym samochodzie. Tak naprawdę Audi A3 wypełniło lukę utworzoną u tej trzeciej generacji po poprzednim modelu. Tutaj na pewno w 2012 roku samochód zaprezentowany zdobył uznanie głównie ciekawą stylistyką, wnętrzem, bogatym wyposażeniem. Także dosyć dużo tych egzemplarzy jeździ po naszych drogach. Ceny najtańszych zaczynają się od około 50 tysięcy, aczkolwiek tych samochodów jest ciągle mało tak naprawdę w sprzedaży. Jeżeli ktoś chce mieć większy wybór, to raczej powinien szukać sprowadzonych, czy sprowadzić samemu egzemplarz taki zza zachodu. Tych samochodów tam jest znacznie więcej. Głównie to wynika z wysokiej ceny, także takiego auta, który w podstawowej tam konfiguracji kosztował ponad 100 tysięcy złotych, także nie były to tanie i nie są te samochody tanie. Samochód na pewno ma ciekawą stylistykę, reflektory przednie LED,
Tutaj ponadczasowe linie, dosyć fajnie zwarta konstrukcja. Także wersja sedan może się podobać, tutaj nacechowana także dosyć sportowo. Wnętrze jest dosyć przestronne, bagażnik także jak na samochód kompaktowy pomieści w okolicach 400 litrów bagażu, także tutaj samochód może się nadawać także dla jakiejś małej rodziny. Na pewno auto jest dużo bardziej przestronne od swojego poprzednika, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Tutaj zwiększony rozstaw osi powoduje, że wnętrze jest dosyć przestronne. Co do silników, tutaj najwięcej tych aut jest silnikami oczywiście TFSI 1.2 oraz 1.0, który doszedł później, 115-konny. Na pewno auto przyspiesza z tym silnikiem w okolicach 10 sekund do setki, spalanie jest dosyć niskie, aczkolwiek warto wybrać silnik 1.4 TFSI, teraz zamieniony na 1.5, o na mocy nawet 150 koni mechanicznych. Tutaj możliwość wyłączenia cylindrów powoduje, że ten silnik także jest dosyć ekonomiczny, a ma znacznie lepsze osiągi i jest dużo mniej, powiedzmy, także awaryjny. Co do mocniejszych silników, tutaj silniki 1.8 TFSI oraz 2.0, tutaj nawet powyżej 200 koni. Trzeba zwrócić uwagę na zwiększone zużycie oleju, czy także problemy z rozrządem. Na pewno wersje najmocniejsze są najbardziej poszukiwane, aczkolwiek są to samochody najdroższe. Szczególnie wersja RS3 po 2017 roku, 400 koni mechanicznych do setki w okolicach 4 sekund do setki powoduje, że ten samochód naprawdę może konkurować z najszybszymi autami na świecie. Co do diesla, tutaj silnik 1.6 TDI, małe spalanie w okolicach nawet 4,5-5 litrów średnio. 2.0 TDI spala od pół do 1 litra więcej, aczkolwiek to też wszystko zależy od naszej jazdy, od stylu. Najmocniejszy diesel 184 konie przyspiesza w okolicach nawet 8 sekund do setki, także są to dosyć dynamiczne silniki. Tutaj w dieslu trzeba zwrócić uwagę na turbosprężarkę, koło dwumasowe, wtryskiwacze. Szczególnie po przebiegu 200-250 tysięcy kilometrów te elementy mogą już potrzebować wymiany. Co do układu kierowniczego, zawieszenia, elektryczny układ wspomagania, zawieszenie dosyć dobrze wybiera nierówności. Na pewno jest bardziej usztywnione niż konkurencja, aby zapewnić dosyć dobre prowadzenie tego samochodu. Samochód jest naprawdę, może być bogato wyposażony, łącznie z reflektorami Matrix LED czy wirtualnym kokpitem po liftingu. Dodatkowo nawigacja, aktywny tempomat nie są niczym dziwnym wyposażeniem już w tym segmencie. Co do najczęstszych usterek, tak jak w przypadku silników diesla, są one dosyć trwałe. Warto zwrócić uwagę na osprzęt. W przypadku silników benzynowych tutaj te przebiegi są znacznie mniejsze. Trzeba w dieslu zwrócić uwagę także na filtr cząstek stałych. Samochód nie ma jakichś typowych usterek. Jest dosyć młodym autem jeszcze na rynku. Dużo egzemplarzy nie przejechało jeszcze 200 tysięcy kilometrów. Także ta awaryjność jest znikoma. Co do bezpieczeństwa, samochód uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP. Na pewno jest duża konkurencja wśród BMW serii 1, jak także Mercedes klasy A czy Volvo V40. Tutaj Audi na pewno może konkurować dosyć solidnym wykończeniem wnętrza, bogatą gamą jednostek silnikowych.
które zapewniają zarówno niskie zużycie, jak i bardzo dobre osiągi. Na pewno wersja, jeżeli ktoś szuka dosyć bogato wyposażonych egzemplarzy, czy może przeznaczyć większy budżet, wersje S3 oraz RS3 są takim rodzynkiem. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na działanie skrzyni DSG, także oraz napędu quattro. W zależności jak ten samochód był eksploatowany, czy ostro, czy spokojnie, no to możemy mieć większe lub mniejsze problemy z tymi elementami. I to by było na tyle właściwie o Audi A3 8V trzeciej generacji. Ja myślę, że jeszcze jakieś kilka odcinków o jakichś samochodach jeszcze nagram. Później zobaczymy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Zachęcam do zapoznania się z kalkulatorem ubezpieczeń OC. Link pod opisem. Tam zawsze znajdziecie najtańszą, najlepszą ofertę ubezpieczeń OC/AC. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia.